Biologia molekularna wsparciem dla ekologii. Głównym celem projektu EcoBarCode, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest szerzenie wiedzy o tym, jakie możliwości daje innowacyjne wykorzystanie biologii molekularnej w identyfikacji obcych gatunków inwazyjnych, a tym samym stworzenie bardziej skutecznych programów ochrony bioróżnorodności Polski. Kształtowanie postaw ekologicznych od najmłodszych lat. Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii, współpracując w projekcie z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, umożliwia przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń z barcodingu DNA dla nauczycieli, a dzięki temu kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych wśród młodzieży. Większa świadomość ekologiczna. Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz wzbogaci edukację ekologiczną o najnowsze metody biologii molekularnej przy wykorzystaniu potencjału naukowego Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Edukacja biologiczna w laboratorium i na łonie natury. Włączenie zakresu szkolenia opracowanego w ramach projektu EcoBarCode w edukację młodzieży szkolnej przyczyni się do nabycia przez nią umiejętności rozróżniania gatunków obcych i inwazyjnych, a także przybliży im metodę wczesnego ich wykrywania za pomocą barcodingu DNA, tym samym zapewniając realizację edukacji biologicznej w praktyce. Podczas specjalistycznych warsztatów edukacyjnych, w tym ćwiczeń i wykładów, ich uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z metodami izolacji DNA z materiału roślinnego i zwierzęcego, metodą PCR z zastosowaniem specyficznych starterów, barkodów DNA, a także z analizą otrzymanych wyników. W naszym zespole prowadzimy badania genetyczne i cytogenetyczne z wykorzystaniem najnowszych technik biologii molekularnej. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy intensywne badania nad barkodem DNA roślin i zwierząt, ponieważ metoda barcodingu, czyli genetycznego metkowania, jest świetnym narzędziem do analizy bioróżnorodności. W przypadku projektu EcoBarCode połączyliśmy nasze doświadczenie badawcze z potrzebami nauczycieli i uczniów, a także z narastającym problemem obcych gatunków inwazyjnych zagrażających bioróżnorodności. Uzupełnieniem ćwiczeń laboratoryjnych są zajęcia terenowe, na których uczestnicy warsztatów mają okazję zapoznać się z gatunkami obcymi. Jako kraj Unii Europejskiej jesteśmy zobligowani do usuwania niektórych gatunków, które są istotnym zagrożeniem dla naszej flory. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego współpracują z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, realizując wspólny program przy naszym wsparciu barcodingu DNA. Realizacja projektu przybliża odbiorcom zrozumienie systematyki roślin. Taki kod kreskowy ułatwia rozpoznawanie tych roślin, które są niekorzystne dla naszego środowiska. Instytut Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego od wielu lat współpracuje z wieloma szkołami, patronując różnym przedsięwzięciom, dokształcaniu nauczycieli, dokształcaniu uczniów, szczególnie w przyswajaniu wiedzy nie tylko teoretycznej, ale również tej ważnej, praktycznej. Ważny jest też efekt ekologiczny, jaki uzyskaliśmy. To jest kilka tysięcy przeszkolonych ludzi nawet w ciągu roku. Warsztaty EcoBarCode lub barcoding DNA, metoda laboratoryjna, wnosi korzyści dla nauczycieli i placówek i szkół województwa zachodniopomorskiego. Jakie to są korzyści? Dlaczego warto wybrać tą formę? Ponieważ daje to możliwość realizacji podstawy programowej w zależności od etapu edukacyjnego, czyli w szkole podstawowej, szkole ponadgimnazjalnej i szkole ponadpodstawowej.